Dzień dobry. Ogólnie rap w Polsce wywodził się raczej z biedy, z poruszania takich problemów w stylu właśnie bieda, kradzieże, życie na ulicy, życie na blokowiskach i tak dalej. Była to raczej muzyka ludzi, którzy przez społeczeństwo zostali skazani na porażkę. Muzyka oczywiście stawała się coraz popularniejsza, w końcu stała się, dziś już jest mainstreamem, a nie jakąś tam niszą w ogólnopojętej właśnie muzyce. No i teraz tak naprawdę jest poruszana masa różnych tematów, bardzo mocno odbiega to od tego, co było kiedyś. Mamy wciąż rap, który mówi o jakichś problemach aktualnego życia, aktualnego świata XXI wieku. Mamy także odłam rapu, jakim jest trap, czyli po prostu nawijanie trochę o niczym, po prostu żeby to dobrze brzmiało, gdzie mamy tak naprawdę przede wszystkim dźwięk, brzmienie. Mamy tutaj flexowanie się, mamy poruszanie bieżących tematów wciąż. To jest coś, co się nie zmienia, to jest jedna wspólna stała, czyli to jest poruszanie aktualnych tematów, opisywanie swojego życia, opisywanie realii danych czasów. Jeżeli ktoś jest bogaty, ma masę hajsu i tak dalej, no to czemu ma nawijać o biedzie? Jeżeli ktoś tego nie ma i po prostu na przykład bardzo zauważa niektóre problemy, czy dotyczy go dany problem, no to go opisuje. I tak to wygląda w dzisiejszych czasach. No co się właśnie stało? Wywaliło mi internet. I nie działa se. W każdym razie wracając, po prostu coś, czym jest rap, w czym się rap specjalizuje, jest to poruszanie problemów, opisywanie stanu bieżącego. I zawsze gdzieś, mimo wszystko, jeżeli te problemy były poruszane jako problemy, a nie jako flex, no to zazwyczaj właśnie były to spostrzeżenia osób, które wywodziły się na przykład z biedniejszych rodzin lub to takiej totalnej klasy średniej, gdzie no były to przeróżne problemy i na pewno jednym z poruszanych problemów nie było posiadanie za dużej ilości pieniędzy, przynajmniej ja takiego czegoś nie słyszałam nigdy w rapie. Jeżeli coś, to była bardziej pogoń za pieniędzmi, to, że pieniądz staje się ważniejszy od wszystkiego. Natomiast samego problemu, jako za dużo mam pieniędzy, czy tam za dużo pieniędzy w otoczeniu, no nie było. A to wbrew pozorom też jest problem i myślę, że Mata jest tutaj osobą, która świetnie poruszyła ten temat, ponieważ on, jeżeli dobrze wnioskuję z tekstu, pochodzi właśnie z rodziny klasy wyższej po prostu, gdzie hajsu im po prostu nie brakuje, no i w takim otoczeniu też żył. I po prostu opisuje to, jak hajs niszczy młodych ludzi, gdzie no odwali tam chore akcje, dealerka dla sportu, nie by przetrwać, jakieś tam patologiczne rzeczy związane z seksem, jakieś patologiczne rzeczy właśnie z narkotykami głównie, gdzie no odwalały się różne akcje i ludzie strasznie się tym podjarali, bardzo propsują teraz Mates i no mocno się jarają. I jakie ja mam zdanie na ten temat? Uważam, że bardzo słusznie, naprawdę bardzo słusznie, ponieważ myślę, że spojrzenie z tej strony także jest bardzo ważne, ponieważ ludzie przeceniają hajs, ludzie stawiają go na piedestale, uważają go za coś najważniejszego, za priorytet życiowy, natomiast nie patrzą na te negatywne strony posiadania dużej ilości pieniędzy. I bardzo fajnie, że Mata poruszył ten temat, że pokazał, że potrafi też nawijać w pełni na poważnie, że potrafi mieć przekaz ze sobą, a nie tylko nawijać sobie luźno. Plus do tego jest naprawdę ubrane to w dobre brzmienie. Jest tu ładny klip, który też fajnie pokazuje cały ten klimat i naprawdę jestem pod wrażeniem, jak ogromną popularność po prostu zdobył ten numer, ale to też pokazuje, jak ludzi musiał zdziwić ten temat, jak ludzie zaczęli mieć inne spojrzenie trochę na bogactwo, tudzież osoby, które miały takie spojrzenie, w końcu zobaczyły, że wow, nie tylko ja tak sądzę, dlatego cieszę się, że ten numer trafia do coraz większej liczby ludzi, ponieważ no jest kilka dni po premierze, nie wiem, 2-3, a jest tutaj już ponad 2 miliony wyświetleń, co jest świetnym wynikiem, szczególnie patrząc na to, że Mata nie jest jeszcze popularnym raperem i dopiero się wybija. Także ja to kupuję, Mata w takim wydaniu bardzo mi się podoba. On sam zyskał uznanie wielu ludzi, którzy wcześniej pisali, że no za nim nie przepadali, ale ten numer to jest coś. Ja to też po prostu bardzo mocno popieram. Mata, dla ciebie serdecznie gratulacje za stworzenie takiego numeru, poruszenie takiego tematu. Jest to bardzo fajne, dojrzałe podejście i mam nadzieję, że będzie coraz więcej takich rapów, które nie będą szły tylko w brzmienie, ale także przekaz, gdzie właśnie przekaz będzie po prostu szczery, od serca,
opisujący realia i mam nadzieję, że będą ludzie, którzy w rzeczach, które teoretycznie wydają się spoko, które nie wydają się być problematyczne, też dostrzegają jakieś negatywy i o nich mówią. To jest super. To jest naprawdę super. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to warto zasubskrybować. Zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję. Trzymajcie się. Cześć.